Kaczyński tu na temat Japonii będzie dużo się wypowiadał, także proszę ostatnie lata, wieki posłuchać, co ten Morawiecki ma tutaj do powiedzenia. Chin, że polskiego rządu mówiło o wdzięczności Polaków, między innymi za pomoc, jakiej udzieliła Japonia ponad 1000 polskich sierot w latach II wojny światowej. Podczas uroczystości trąbu. W imieniu prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Tokimasie Sekimuciemu, popularyzatorowi kultury i języka polskiego w Japonii. Jak to jest programy? Najważniejszym miejscem upamiętnienia ofiar Holokaustu powinien być teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tak uważa prezydent. W wywiadzie dla izraelskiej telewizji publicznej Andrzej Duda mówił o zaplanowanych na poniedziałek obchodach 75. rocznicy wyzwolenia tego obozu, organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. To jest to najważniejsze miejsce, gdzie ta pamięć ofiar Holokaustu powinna być czczona i powinna być upamiętniana. I dlatego w tym roku, w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu, te uroczystości międzynarodowe, zresztą też z udziałem pana prezydenta Izraela, prezydenta Rywlina, będą się odbywały na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. W związku z rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz w Jerozolimie jest zaplanowane 5. Światowe Forum Holokaustu organizowane w Jerozolimie. Przemówienia mają wygłosić prezydenci Rosji, Niemiec i Francji oraz wiceprezydent USA. Udziału w forum odmówił polski prezydent, ponieważ organizatorzy nie dopuścili go do głosu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową. Przed rozpoczęciem rozmowy szef trzeba jej wytłumaczyć. Że to jest głupia baba, to ona jest Czeszką. Lichwiara. Czaputowicz określił to spotkanie jako Czesi zdrajcy, pamiętasz? W Polsce pod koniec miesiąca przy okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego historia obozu Auschwitz. Wtedy do tam wojny nie było, bo oni zdrajcy. Właśnie wiceszefowa komisji. Jestem otwarty na spotkania, warto utrzymywać dialog i rozmawiać. Szef MSZ-u przyznał, że nie we wszystkim zgadza się z komisją, zwłaszcza z jej oceną polskiej reformy sądownictwa. Unia Europejska nie ma racji. Także proszę Państwa, miłego dnia, 21 stycznia 2020 roku, po 6 rano.